Proszę bardzo. Co to jest? Za tatę. Nie wiem, wypiję z tobą. Ty mocniejszy niż ten sos? Dawaj to. Moja p***le. Nie płacz. Nie wiem, co to jest, jest git. Hej kochani, dzisiaj gramy w Prawdę i Fałsz z Mareckiem i z Dawidem. Po więcej materiałów zapraszamy do góry. No i tutaj ja wyjaśnię zasady. Myślę, że zasady są dosyć proste, no warunki są trudne. Jedna osoba opowiada historię, dwie kolejne zgadują. Prawa ręka to, że historia jest prawdziwa, lewa, że fałszywa. Osoba opowiadająca historię tutaj wybiera, co mamy skosztować w przypadku, gdy historia okaże się przez nas nietrafiona. To zapraszam do opowiadania historii. Przez całe swoje życie miałam 8 razy złamaną rękę. A pierwszy raz to złamał mi ją tata, przypadkiem oczywiście, kiedy miałam 1 roczek. To Marecki zje to, nie wiem co to, a Dawid bardzo chciał to. Powiedział mi przed nagraniami, że chciałby to wypić. Coś mi się wydaje, że tu nie ma przypadków, nie ma czegoś przypadkiem. Ten tata chyba specjalnie złamał tę rękę. Ile tata wtedy ważył? Ale co to ma znaczenie? Właśnie. Duże znaczenie. Bardzo duże. Jaka była pogoda? Jaki to był dzień miesiąca? Mi tu nie pasuje z przypadkiem. Reszta może być, ale przypadkiem? Marek. Czy to mogło być przypadkiem? To może być klucz tego, czy to jest prawda, czy fałsz. Nie zdziwiło was to, że 8 razy miałam złamaną rękę, tylko to, że tata mi obsłała? Normalnie. No tak, kolega. No. A miałaś raz złamaną, ale w dwóch miejscach? Nie. To każdy raz był osobny. A to na pewno była ręka, a nie noga? Nie, 8 razy ręka. Okej, okay. Nie kręgosłup. Nie. 3, 4. Czyli to jest prawda, tak? Prawda, no. Nie, no, to prawda jest. Jak... Nie, to jest fałsz. Tutaj napisałam, że przez całe swoje życie miałam 8 razy łamaną rękę. A byłaś po prostu połamana? Nie, miałam 9 razy łamaną rękę. Proszę bardzo, częstuj się. Marek, czemu ty masz tak fajnie? Ja mam takiego dobra, nie wiem, co to jest. A czemu ty wziąłeś najmniejsze? Ej, to nawet nie śmierdzi. Dobra. K***a, jakieś takie momentne. Dobrze wybrałeś, spoko. Nie lubię oleistych rzeczy. Mam, nie wiem, że się z oleju, to jest nie... Dobierasz wody. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, okej. Okay, Maro, jedziesz, nie ma czasu. Jest okej. Okay. I ja jem też oczami, wiecie o co chodzi. No to tu nic nie wygląda, to ty oczy zamknij. Historia taka. Jechałem pociągiem, nie? Kiedyś. No. Poszedłem do toalety, no i się tam zamknąłem, oczywiście wiecie o co chodzi, nie? I tego. Zrobiłem tam swoje, co trzeba, oczywiście, nie? Moją rączki, jak to wiadomo. No i próbuję wyjść, a zacięły się drzwi, nie? A to było chwilę, bo ja już miałem wysiadać. Już mówię, nie? Pojechałem 3 stacje w ogóle dalej, nie? A to ekspresowy był więc 100 km dalej, no nie? I się już f***ułem, bo nikt. F***ułem się z barku i wyszedłem w końcu, ale byłem f***ny, bo musiałem później wracać, wiecie o co chodzi. Dobra, Marecki, łyżkę tego, nie sztukę, łyżkę. Nie, no łyżka, co, nie da rady człowieku. Nie ma problemu, nie ma problemu. Nie, łyżki nie zjem, no co, nie da rady. A dla my Anastazji, że zimno, no to możesz papryczkę zjeść. To jest chyba taka ostra papryczka, prawda? 3 przystanki dalej, żeby jechać pociągiem. No. Ile to jest mniej więcej na oko czasu? Czasami 20 minut. Uważasz, że jest co 7 minut był jeden przystanek? Niekoniecznie, bo ja mogłem za drugim wysiąść i czekałem na kolejny. No są 3 przystanki. Ja się uczepię tych przystanków. No bo powiedzmy, że średnio, dobra, dam ci 40 minut na przystanek. No byś człowieku 2 godziny musiał siedzieć w tym giblu tam. Ja w to nie wierzę. Ile czasu trwały te przystanki? To było około 20 minut. Aha, czyli 3 razy 20 minut. Nie. 3 razy, czyli nieco po 7 minut. Planowałem wysiąść. A jeden minął, drugi. Dobra, już wystarczy. Po drugim wychodzę z chwila i czekałem, żeby wysiąść na tym trzecim, no bo co, przecież nie wyskoczę z pociągu. Dobra, 3, 4. Fałsz? Tak. No dobra, to dawaj Marecki. Nic nie wiemy. O godzinie 21 poszedłem na siłkę. Zamknięcie było o 22. Pod koniec, kiedy każdego wyganiali, schowałem się, po czym poczekałem, aż zamkną siłownię. Kiedy każdy wyszedł, dokończyłem trening. Wiadomo, nie mogłem dokończyć treningu, gdzieś tam wyganiali nas, poszedłem o 21. godzinka, to jest słaby trening. Trzeba było go dokończyć, no nie? No i co? Później telefon do właściciela. Ty, słuchaj, bo mnie zamknąłeś, nie? Ja już byłem wykąpany, ogarnięty, cyk, cyk, cyk. Dobra, Anastazja. Dawid. No dobra. O, takie same. Kiedy to było? No stary, parę lat temu. Parę lat temu. Ile lat temu? No nie wiem dokładnie, z 5, 6, 7. No z około, powiedzmy, że miałem około 2 dych.
No, no 20, 22, no może. No, nie, nie jestem ci w stanie powiedzieć na przestrzeni. Nie, to jest 10... ważne, czy 20, czy 22? Na przestrzeni 10 lat ci nie powiem teraz aktualnie. No, okej. Okay. Wczoraj o tym gadaliśmy, że taką fazę miałeś na siłkę, ale to było jak miałeś 20, 21 lat. Więc jestem w stanie uwierzyć, że musiałeś ten trening skończyć. Dzisiaj byś nie, nawet nie jechał na siłkę. No, dzisiaj bym nie jechał. To... 3? Ty. 2? 3? 2. 1? Go. To był fałsz. Ja no nic, na jedzono wyjdę. A co żeś tam przekręcił? Nie chciało ci się robić tej klaty, czy co? Nie, historia. A. Musisz potem dobrze zęby umyć. No, zanim się będziecie całować, nie? Z tobą, ja. No. Dzisiaj Marka mam na celowniku. Ty już umyłeś? To. Nie, ale no będę był. Trochę ostre, no. Jadąc w metro, nie było dużo osób w wagonie ogólnie i jeden z facetów siedzących naprzeciwko, bo tam dwóch faceci, czytał książkę i co każdą linijkę patrzył się na mnie takim podejrzliwym wzrokiem, nie? Na książce była jakby napisana ta nazwa, jak rozpoznać wiedźmę. To Marek powiedział, że lubię coś z olejem, to będzie to. Ja mówiłem, że lubię na ostro. A Dawid zje całą tą smużkę. To chyba wasabi jest. Rozchmijam teraz jedną rzecz. Tak. Bo wiesz, dawaj. Człowiek jak coś wymyśla, no nie? No to tak jak Anastazja czyta z kartki, powiedzmy, wymyślaną rzecz, którą wcześniej powiedziała. A jeżeli ty coś... rozkminiasz teraz tak, gest mowy tak, ciała, okej. Okay. Tak, tak, tak. Jeżeli ona nie, bo... mówiłaby to z głowy, to nie musi czytać tak a naprawdę. A ja to pociągu czytałem, nawet nie czytałem prawie, tylko opowiadałem... Nie, no, bo czytam tak. W języku polskim, przypomnę ci, i nawet i jest... dopytywałam się przy tym, jak dobrze napisać, bo niektóre słowa na przykład nie wiedziałam i... Dobra, trzy, cztery. O, ktoś z nas będzie żarł. Dobrze, kto to ja prawda? Ja prawdę, tak. Ja zjem. Zjadałem, że ja bym f***ł. Tak, Maro, do ryja. I na łyżeczkę. Ale nie! Co to, syrop na kaszę? Do ryja. Nie, to wszystko dobra, weź, teraz na dwa razy, jak szot. Dawaj do końca. To jest pierwsza część dopiero, jeszcze druga. Ale odstęp. Dawaj jeszcze raz. Nie, ale. Dobra, on ma oczy już czerwone, weź. No to dobrze, nie, to będzie niedobre, człowieku. Dużo będąc małym chłopcem, no nie? Jestem malutki. Malutki, czyli mini-mini. Rodzice zamknęli mnie w domu bez nocnika. W pewnym momencie zachciało mi się siku. No nie? Wiecie, chce ci siku, kurde, jesteś małym dzieckiem. Nie, no. Mhm. Nie wiedziałem, co zrobić. To zsikałem się na panele, no nie? Normalnie walnąłem ich szczocha na panel. No. Po czym zgoniłem wszystko na psa, który był w domu. Dawaj, ja bym się dzisiaj wyżygał. Dawaj jakiegoś ostrego skurczynka. Nie, może te łapki byście zjedli. Nie, no to może się postarać teraz. Nie ma opcji. Jestem w stanie w to uwierzyć, bo kiedyś byłem u mojego wujka 3 lata starszego, więc byliśmy tacy rówieśnicy. I były zamknięty kibel, nie? Bo dziadek tam był. No. Ja mówię, ty, ale mi się chce siku, no nie? On mówi, to lej na ścianę, nie? Wziąłem się odlałem na ścianę. Koniec historii. Więc jestem w stanie uwierzyć, że tak było. Szkoda od ciebie było psa. No co ty, gdzie Marek? Marek, myślisz, że mało jemu nie szkoda by... kumpla. Dobra, nie wiem, że szkoda dokończ. Kumpla odbić mu dupę, nie? No, to Marek nawet kumpla mi dupę odbije. Nie, ale te łapki to tak serio? Dobra. Jezus Maria, to widzisz nami do czynienia. Dobra, bo nie, ty strzelisz sobie to. Taki pewny, że to strzelimy. A ty strzelisz sobie to. Pamiętajcie, że. Dobra, jedziemy. Dałem wam szansę. 3, 2, 1. Kurwa, no fałsz, Dawid. Znowu ja! Tak, tak. Ja was w ogóle nie znam. Wiecie, czym ta historia się skończyła? Tak, dawaj. Że po prostu zlałem się w gacie. Ale nie byłeś wtedy mały. Ty ile to było? Rok temu, przyznaj się. Smacznego, Dawid. Dziękuję. Ja nie będę proszę jak Marek. Bardzo. Co ty jest? Ja chociaż całe wypiję. Dawaj, strzel, no. A nie tą na łyżeczkę tam. Ale ty często to jadasz takie coś, to więc wiesz. Nie, nie jadam. Ja nie lubię rybnych rzeczy. Owoców morza, krewetki. Jak ty jesteś z nadmorza, to jak to nie możesz, nie lubisz? Dobre przecież. Takie ostre, nie? Ale też ostre. Całkiem okej. Okay. Znaczy nie, nie jest okej. Okay. Nie, nie było to dobre. No nie, to jest mega złe. Dobra, zaprosiłem kiedyś dwóch kumpli do domu, nie? I wymyśliliśmy zabawę. Całowaliście się?
Ale to po tym już. Aha, dobra. To nie pamiętasz tym. Tego? I była taka zabawa, no nie? Nie pamiętam. I był taki nie do końca napompowany materac, tak lekko napompowany. Złożyliśmy go tam w pół, w części, nie? Że jeden skakał na ten materac, a drugiego wybijało, no nie? I jak nadeszła moja kolej, to ja tak położyłem się na tym materacu, no nie? I on skoczył tymi kolanami na róg materaca, że mnie wybiło, nie? On się tak cieszył, nie? I wpierniczyłem mu się glacą, nie? W jedynki, no nie? Po czym patrzymy, mikref leci, nie? Łeb rozcięty, krwi pełno, on te jedynki mu się dyndają, nie? A jak poszedłem do chirurga, to wyszło, że jak mi strzywali, to 13 szwów zrobili. Aha, okej. Okay. No to zrobimy szpicza z tego skurczybyka ostrego dla ciebie. Nie, no ale nie aż takiego dużego. Nie interesuje mnie. Ty też mi kazałeś łyżkę. Ej, nie! No i Anastazja to samo. Podzielicie ten talerzyk na pół. A żeby było fajnie, to mogę do was dołączyć. A jak zgadniemy obydwoje, to w sam. Już mogę zadać ci pytanie? Śmiało. Pokaż ten łysy łeb. A nie widziałeś nigdy mojej blizny na łbie? Okej, no dobra. 3, 4. Mówisz, że prawda. Ja mówię, że no jak prawda. Ty mówisz, że fałsz. Tylko fałsz. Jeżeli nie przyciąłeś w ha z tymi szwami i ilością tych szwów, no. To jest prawda. Myślisz? Na bank. Fałsz. Myślisz? Na bank. Prawda, no. Upierniczyłem mu dwie jedynki i zszyty łeb miałem. Poważnie, nabiłem się na jego zęby. Co mam zjeść? To? Dziwna historia, nie? Tak, podaj, ja mogę dołączyć do ciebie. Nie, dawaj, Marek, z nami. Nie, spróbuję, no ale nie tak dużo, nie? Na Mareczku. Nie, no dawaj, Marecki, dawaj. Marecki, żebyś rozduży, okrąglutki. A ile ty tam? Marek, ty jesteś... Nie powiem co, bo bym wszystko powiedział. Tak wystarczy? Patrz, prawie cała łycha. Ale nie dla mnie. Czy ty chcesz więcej? Poczekaj, ej. Wiesz, jak śpieszysz. Ciekawe. Ej, co to takie gęste? Ciekawe, ile ma milionów tego... Jedziemy? Tego. Nie jest bardzo ostre. Jest coś bym powiedziała, ale jest do przeżycia, jest do przeżycia. Kamera. Ja to przeżyłam, no. Ja lubię ostre. Ja też, jest bardzo dobra. Dawaj, no zerujemy ten talerzyk dziś. A jak miał na imię ten kolega? Mateusz. Połączyło cię to z nim. Pozdrawiam, Mateusz. Co cię z nim łączyło? Bardzo dobra. O, Marecki, w temacie jesteś, proszę bardzo. Co to jest? Za tatę. Nie wiem, wypiję z tobą. Dobra, dawaj, także wasze swojego. Zdrowie widzowie tutaj i... Oczywiście komentować. Co ty nas... Ja się nie dałem zrobić. Ty mocniejszy niż ten sos? Dawaj! Dawaj to. No dawaj to. Nie płacz. Nie, co to jest? Jest git. Dobra, to było już nie trzeba. To już nie trzeba. Ja się boję. Moja p***a. No, kończymy dzisiejsze wyzwania. Jak się podobało, oczywiście dawajcie kciukasy, dawajcie subskrypcje, śledźcie kanał, dzwoneczki. Miarz dzwoni w uszach też. I piszcie w komentarzach, jak uważacie. Czy Dawid coś z Anastazją, czy Dawid coś ze mną? No i co? Dziękujemy, że oglądaliście całość. Prawda, Anastazja? Fajnie, bo... Bardzo. Chyba tyle, nie, Marek? Dodaj coś od siebie. Oglądajcie nas jeszcze... Subskrybujcie, dzwoneczek. To już było, Marek, to już było. To mi się podobało. Gorąco mi się zrobiło, no jest zajebiste.